Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi. Po co to zrobili? Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Będą pewnie przebrani za białoruską Straż Graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Ale przypuszczalnie będą starali się też przeniknąć do Polski. Udając nielegalnych imigrantów, będą starali się do Polski przejść, przeniknąć, a to stwarza dodatkowe ryzyka. Thank you.